Hej, z tej strony Tyku i kontynuujemy przygody w Planet Crafter. I na początek wam pokażę zmiany, jakie poczyniłem, co już tutaj możecie zauważyć. Przeniosłem wszystkie te maszynki od roślin, te VG moduły, już w osobne pomieszczenie. I wszystkie już są poziomu drugiego. Więc już tutaj tekstowo coś lepiej wygląda. Ale coś nowego odblokowaliśmy i to jest panel słoneczny P2. Aluminium mi spadło ostatnio, więc jedno aluminium weźmiemy i dwa kobalty bym potrzebował. A jeden kobalt powinienem mieć chyba jeszcze tutaj, tak. I bym sobie postawił ten panel słoneczny P2 już. Może tutaj, bo nam prądu już zaczynało brakować, więc... Możemy zobaczyć, jak już z prądem stoimy. Produkcja. Ile ona generuje P2? 20 kW prawie. A panel słoneczny P1 13. No, jest różnica. Ale czy to wszystko odblokowaliśmy? Odgrzewacze. Jest warzywniak. Kurczę, warzywniak też potrzebuje aluminium. Zastanawiam się, czy ja gdzieś mam jeszcze aluminium. Czy zużyłem jedyne aluminium, które miałem? Jedno jedzonko mogę zjeść, jedno picie też mogę zjeść. Ostatnio komety tutaj spadły. I szczerze mówiąc, jedno aluminium nam gdzieś dały, ale czy więcej? Mogę to zostawić w skrzyni, co mam ze sobą, ale tutaj mi się błyszczy żelazo. W sumie te tam też mamy. Ale jeszcze gdzieś tutaj w pobliżu jedna kometa była, więc... Krzem. Aluminium to specyficznie wygląda, więc ja bym chętnie sobie poszukał go. A, dolomit mogę zebrać. O, już muszę wracać do bazy. Tu bym tylko tak na szybko jeszcze zerknął, czy coś jest. Tu skrzynia. Jak pójdę dookoła, to powinien się wyrobić. Dobra, albo się już nie wyrobię. O, jest pożywienie, jest to. Dobra, bo się nie wyrobią już. A niestety się nie wyrobią. Jest ta moja skrzynia, co przed chwilą zostawiliśmy rzeczy. Kurczę, jedno aluminium będę potrzebował. To jest tytan. Tak wygląda ten surowiec. Ja nie wiem, czy byłem przy tej skrzyni, czy byłem przy jakiejś innej. Przy tej nie byłem. Materiał to bym zabrał, ale tytan to mogę dorzucić tutaj. Mało tego tlenu, bo ledwo co tutaj przyszedłem i już się tlen nam kończy. Jest aluminium, są nasiona pokwarzana, jest woda, wracamy. Mamy składniki na warzywniak, tylko teraz tylko, żeby zdążyć wrócić i to móc zasadzić. Zebrałem ten przypadkiem? Nie.
A chyba nawet nie było tlenu. Dobra, już nie zdążą wrócić, ale to nic. Bierzmy szybko tylko ciało. Stwórz ekran postęp. A, bo postęp to był ten inny jeszcze ekran. Okej, tu bliziutko mamy tę naszą skrzynię najważniejszą. Bo chcemy zrobić warzywniak. Wróciłem do bazy. Dobra, tu mamy warzywniaczek. Może tu bym warzywniak ustawił. Gdzieś tu była strzałka interakcji. Okej, zróbmy sobie tutaj. I mamy nasionka bakłażana, więc... bakłażanik nie się nam robi. A my mamy kolejne nowe rzeczy. Mamy łamacza rudy. Ale boksytu jeszcze nie znalazłem. Sygnalizator pozwala znaleźć drogę. Okej. Ciśnienie skazów. W sumie mam ekran postępu stworzyć. Czyli ja go mam postęp. Krzem kobalt. To jest magnes. To bym tutaj dorzucił. Jeszcze jedną skrzynię by się tam przydało postawić w środku. Kobalt. Chyba wszystko mam, żeby postawić ekran postępu. A nie, jednego krzemu brakuje. To będę miał? Też nie. To szybko po krzem. Kilka ich mogę wziąć. Udało się bez pięści śmierci wrócić i teraz tak ekran postępu. On jest taki duży. Pustkowie w błękitne niebo. Okej. Ale czy to taki wielki nam potrzebny jest? A więc teraz tak. Co byśmy tutaj mogli zacząć robić? Kolejne rzeczy. 42% naszego bakłażana. Jedzonko mogę zjeść. Coś do wody by nam się przydało. Zbiornik tlenu P3 by nam się przydał. A, kapsuły tlenowe mogę robić. Okej, nie zauważyłem nad tego. I butelkę z wodą z lodu robimy. Dobra, to myślę, że gorzej będziemy mieli z tą wodą i kapsułą tlenową. To my byśmy mogli się skupić na... postawieniu tego wiertła może klasy drugiej. Prąd się chyba skończył. A rzeczywiście, prąd wyłączyłem sobie. Panel słoneczny. Kobalcik jeszcze jedno powinien gdzieś mieć. Albo już nie mam kobaltów. A, kobalt z dolomitu wydobywamy. A aluminium z boksytu. Ale boksyt nie wiem gdzie jeszcze jest. Jeszcze jedną skrzyneczkę bym chciał. Żelazo, okej. Da się jedno na drugie? Niestety nie. Okej, dobra, krzem sobie tutaj wrzucimy. Tu wrzucimy sobie magnes. Tego dolomitu bym mógł tutaj dorzucić. Niech nam kobalcik się tworzy.
No kurczę, już mamy egzoszkielet drugi. Nie nadążam rzeczy robić. Tyle nam tego wszystkiego się robi. Ale chciałem panel słoneczny P1 na razie zrobić. Okej. No i mamy trochę zapasu na prądzie. Plecak P3, co nam jest potrzebne? Aluminium dwa razy, czyli boksy by się musieli znaleźć. Tutaj też aluminium jest potrzebne. Egzoszkielet, tytan, krzem, magnes. O, egzoszkielet jesteśmy w stanie zrobić. Tytan, krzem, magnes. Magnes mamy. Krzem. To tyle do egzoszkieletu. Jeszcze tytan. Tytan powinien być w tym miejscu. Egzoszkielet też nam zwiększa pojemność wyposażenia. A nie, wyposażenia. Okej, okay. A, pojedynkę mam. P2 robimy. Dobra, to nie mamy na P2. Niestety. Na pewno mam jedynkę? Tak, jest tutaj. Szkoda, że nie mogę tego jakoś bardziej posortować. Może to bym zabrał. Teraz to umieścił. Ok. Lepiej to już się ogląda. Patrzy na to. Zwiększa prędkość poruszania się. Materiał mam, nie mam aluminium. Boksyt musimy znaleźć. No to myślę, że potrzebujemy znaleźć sporo kobaltu. W sumie zrobić kobalt i zrobić trochę tych pojemników z tlenem. Jedno pożywienie mam. Jeden lód chyba gdzieś jeszcze mam, tak. To bym mógł zrobić sobie jedną butelkę. No i gdzieś dalej trzeba się zapuścić. Tylko bym wolał jeszcze mieć jeden kobalcik zrobiony. Tutaj mógłbym jeden podgrzewacz jeszcze zrobić. To zawsze to szybciej coś by tam się robiło. Iryt, żelazo, krzem. Korki nie siadły. Mamy jeszcze wystarczająco prądu. Warsztat P2. Czy to jest ten warsztat P2? Chyba tak. Dostałem schemat szafki. Trzy żelaza. I chętnie bym zobaczył, co to nam da. Tylko pytanie, czy mam trzy żelaza. Mam. Bym musiał kolejną kopułę zrobić. Już tu mi się miejsce kończy. Ile slotów? Oj, nie to kliknąłem, co chciałem. Chyba nie uzyskujemy wszystkich surowców. Jak coś niszczymy, więc... A co jest z moim bakłażankiem? 72%. Trochę mu... A nie, mamy pożywienie, mamy wodę. Pożywienie mogę zjeść. No i tak. Gdzie tutaj szukać boksyt? To jest pytanie. Szukają, że dokładnie tą tutaj dawną bazę. O, jest butelka z wodą, jeszcze jedzonko jest. Pięknie, to mi się podoba. Nasionek na razie więcej nie chcę. O kurczę. Kapsułę tlenową. Dolomit bym mógł wyrzucić, bo tego jest od groma. Dekonstrukcja tego dała nam aluminium. Okej. Okay. Tego też będzie trochę fajnych rzeczy.
Tak, żelazo bym tutaj wrzucił do skrzyni i red bym zabrał. Magnes to mogę też tu przerzucić. Może porobimy porządki takie, żeby tutaj to nie latało w ten sposób. Ale jest aluminium. Kwipunek pełen. Krzem mogę też tu... W sumie nie, krzem mi się kończy. Dobra, kobalcik bym tak może zrobił, bo dolomit to jest łatwo znaleźć. Ale aluminium jest na wagę złota. Akurat aluminium chciałem. Tu jeszcze mamy uran, mikrochipy jakieś. Tlen. Tlen bym zabrał. Oj, nie tak. Magnes bym chciał tutaj dorzucić. Może jeden krzem bym też rzucił, bo chcę zabrać aluminium. Okej. Tutaj warto chodzić. Jedzonko mi się zrobi, więc nie zabieram. I te aluminium jedno zabiorę. Mikrochipu jeszcze nie potrzebuję. O, nie mam tlenu za sobą. Ale na szczęście byliśmy blisko, więc... A, to tylko część przedmiotów traciłem, nie traciłem wszystkiego, co mieliśmy zebrane. I co ja chciałem? Ja chciałem zrobić plecak P3. Tytanu mi brakuje. To będziemy mogli więcej nosić. To mnie zwiększyło. Tak za bardzo nie wiem. Bym chciał buty zręczności mieć jeszcze. No to dwa materiały potrzebujemy. Będziemy szybciej biegali. Ten zasobnik tlenu P3 też by się przydał. Tytan i kobalt. Nie, kobalt? Czy co ja tam... Magnes. Magnes mam, a tytan mamy tam tutaj. To też by się mogli stąd już pozbierać. Dobra, 280, prawie stówkę więcej mamy. A czy ja mam buty zręczności wyposażone? Nie mam. Już mamy. Dobra, to mamy. Egzoszkielet P2. Czy ja mam egzoszkielet P2? Nie mam. No to dwa magnezy potrzebne. Akurat mam. Egzoszkielet P2, proszę bardzo. Ale to jest fajne, że dają nam, że jest wymagany poprzedni, przez co wiemy, że się nie pomylimy i nie zrobimy czegoś, czego nie potrzebujemy. A dolomit byśmy mogli tutaj dorzucić, żeby nam się przetwarzał na kobalt. Trzeba są surowce zabrać. Jak mój warzywniak, 100%. Uzyskujemy 25 zdrowia, czyli malutko, więcej warzywniaków by się przydało. No dobra, co my tutaj dalej mamy? Boksytu nie mam. Mógłbym postawić jeszcze jeden podgrzewacz.
I mogę postawić jeszcze... Co, ja już cały aluminium zużyłem? Dobra, to trzeba tam wrócić po aluminium. Bo nie wiem, czy podgrzewacz dam radę. Dam radę. Tylko jeden moduł bym musiał zostawić na podgrzewacze typowo. Biokopułę byśmy mogli mieć już w sumie dość niedługo, ale dobra, ustawmy ten odgrzewacz. Iryt mamy. Przem tytan żelazo, aluminium. Nie mam aluminium, to około nie zrobimy. A jak już mam tyle tego kobaltu, to ja bym troszkę więcej może tych zrobił na tlen. Dobra, po 4 pojemniki na tlen, jeden na wodę. Tu tylko stąd bym jeszcze wszystko zabrał, żeby nam się maszyna nie przepełniła. I co, myślę, że wracam w tamte miejsce. Dobra, co mi najbardziej zależy? A, to jest schemat. Dobra, to jest schemat, zabieram. Kapsułę z wodą bym zabrał, ale aluminium. Tutaj nie widzę, żeby był gdzieś boksyt. Ale patrzmy. Dekonstrukcja P2 jest do tego potrzebna. Tutaj te skrzynki jeszcze sprawdzałem, co jest chyba. I ryt. Dobra. Odczytaj wiadomość. Nieaktywny. Mikrochip ze schematem. Okej, dwa schematy mamy jakieś nowe. Ten. Mam jeszcze skrzynię. Jest jedzonko, krzem, uran. Mamy jeszcze 3 kapsuły z tlenem. Potrzebujemy też lotu, żeby wodę zrobić. Tak, biegam, szukam boksytu. Szukam, zbieram lód. Ale tutaj widzę, że o! To jest to wartościowe uranitum. Tego też będziemy potrzebowali. Z tego mamy między innymi iryt. No, ale ja bym wolał. Musimy uważać po tlen. I wolałbym to przeznaczyć już na boksyt. Rent uranowy. Jest jeden boksyt, ok. Tu mamy kolejny boksyt. I co? Więcej chyba tutaj nie znajdę. Tutaj jest ten uran i tak po satysfaktory. Miałem taki pierwszy chwilę, że oj, to będzie radioaktywne, a tutaj chyba nie ma czegoś takiego. Zawsze mogę jeszcze lód wyrzucić. Ale nie chcę tego więcej uranitu brać ze sobą. Bo ja bym chciał zrobić łamacz rudy P2. I mi brakuje jednego boksytu do szczęścia. Panel słoneczny P2 byśmy byli w stanie zrobić. Tu jest jakaś baza, rakieta. Nasiona bokorzona, chętnie bym je zabrał. Tak akurat sobie to i to zrobimy. Powiedzmy 2 sztuki. Tu mamy wodę. Jedną wodę możemy się napić. Robi się strasznie ciemno. To będziemy inne razem eksplorowali. Mamy kolejny schemat. Co to jest? Zeolit. Dobra, na razie tego nie potrzebuję, więc nie zbieram. Została mi ostatnia kapsuła tlenowa.
więc nie zamierza się już gdzieś tam dalej zapuszczać. No chciałem ten jeden boksyt jeszcze znaleźć. No nic, trzeba użyć kapsułę tlenową. I się kierować do bazy. Aczkolwiek jeszcze tutaj bym zerknął na tą skrzynię. Ale jest tylko schemat. Okej, udało się wrócić. Tu mamy trochę kobaltu. Tu byśmy mogli ten uranit rzucić. To nam przetworzy się na te trzy rzeczy. A my użyjemy jeszcze te schematy. Mikrochip wydobycia. Wydobycia T2. Kompas. Buty zależności P2. Szybkość wydobycia i rudy, tak? Krzem magnes, okej. Okay. Krzem magnes, okej. Okay. Mamy jeden. Tutaj krzem i nadstop. Mamy nadstop jeden. To by też by się mógł zrobić. No to mamy szybkość wydobycia P2. Oj, tu też potrzebujemy nadstop, ale to mamy troszkę tego uranitu. To akurat z tego zrobimy. Szkoda, że tak mało boksytu mam. Możemy transmisję odbierać. Okej. Okay. Panel słoneczny. Panel słoneczny. Żelazo, magnes, krzem. A, aluminium chyba tym razem nie zbierałem. Okej. Okay. No ale jeden warzywnik bym... Nie mogę zrobić warzywnika. Ale mogę zrobić butelki z wodą. Które mogą się przydać mi. A druga szafka, czy w sumie kapsułę bym potrzebował. Dwa razy żelazo i tytan. Tutaj nie mogę zrobić. Tu mogę zrobić, ok. To by się mogli zrobić. Tytan. A nie, ja mam aluminium. Dobra. Podgrzewacze P1. Niech idą. Jeden, drugi. I ten chciałem jeszcze przenieść. Tą P2. Ale to sobie mogą być w ten sposób, więc... O! I tego też bym przeniósł. Jakiś tam porządek będziemy trzymali tutaj. Aluminium nie wymaga, więc... Tańczyłem już nadstopy. Wow, ile rzeczy się zrobiło. Mam jeden nadstop, jeszcze kilka. Czy szafkę jestem w stanie zrobić? Jestem, bo to tylko żelazo. Idealnie tutaj tak wcisnąć między. Okej. Okay. Może takie roślinki i inne rzeczy byśmy dali. Te bardziej wartościowe surowce. Ekran transmisji. Żelazo, krzem i magnes. Transmisji. A, to jest taki monitorek, tylko malutki. To ja potrzebuję jeszcze jedno biurko. Brak anteny, czyli to bez anteny nie zadziała. Ja mam aluminium, to i tak tego nie zrobimy. 56% mamy już. Okej, mam dwa na stopy już. Do tego jeszcze jeden materiał i mamy... buty zręczności P2. 30% szybsze bieganko. Coś ciekawie się zapowiada. Ale musimy zjeść.
I musimy się napić. Dobra, mam dwie butle z wodą, ale dwóch nie potrzebuję. Jedna mi wystarczy, jedzonko i trzy butle z tlenem. I myślę, że polecą jeszcze raz... gdzieś w te okolice boksytu, tylko... A może w tą stronę pobiegnijmy tym razem dla odmiany. To są jakieś skrzyneczki i tak dalej, więc... liczę, że coś się tutaj znajdzie. Jakieś materiały wybuchowe tutaj bardziej są. Ostrożnie manipuluj urządzeniami wybuchowymi, ale to już chyba czytaliśmy. Coś tu pewnie można wybuchowo robić, ale pytanie co? Ja bardziej potrzebuję ten boksyt. Bo może ta maszynka P2 od Rudy będzie mogła nam dawać aluminium z takiego schematu. Mamy siarkę. Siarka znaleziona, jak będzie potrzebna. To jest kolejna maszyna, która miała schemat. Nasiono grzyba, jedzonko. Pakłażem kolejne, ale to już nie zbieram. Na ten moment. To jest jakby wulkan. To nie co to jest za surowiec. Bo widzę, że tutaj można tylko materiały wybuchowe użyć. Iryt. Jest boksyt. Okej, mamy boksyt. Więc to był strzał w dziesiątkę, gdzie iść. I gąb tutaj znajdujemy. W tym czerwonym terenie. Te świecące punkty to jest iryt. Ale powoli muszę wracać. Czyste aluminium na to mamy. Płynek pełen, więc... będziemy się stąd wynosili. Tylko jeszcze jeden boksyt sobie wezmę i wracamy. Oj, aluminium. Czystej postaci. Dobra, walmy iryt. Jest, udało się wrócić bez zgonu. Co ja chciałem zrobić? Czego ja potrzebowałem? A, już wiem do czego. Mieliśmy zrobić łamacz rudy P2. Do tego potrzebujemy jeszcze dwa razy kobaltu. I przeanalizować to, co mamy tutaj. Maszyna do recyklingu. Czy mi się aż tak kobalt pokończył? Moment, inaczej. Dolomit przerzucimy tu. Mamy sporo dolomitu, na stopu znaczy. I mamy sporo irydu i aluminium. Kobalty się zrobią. Ja jeszcze potrzebuję dolomit znaleźć. Na szczęście to nie jest problem. Krzem tytan żelazo. Krzem
Żelazo, tytan i zrobimy sobie antenę. Tylko nie zwróciłem uwagi, ile ona... 15 energii na sekundę. Ja nie mam tyle energii, bo musiałem zrobić najpierw panel słoneczny P2. Magnes i kobalt. Gdzie tu uderzało w ogóle? Powoli mamy błękitne niebo. Brakuje mi jednego magnezu, nie, jednego kobaltu, tak? Żeby zrobić panel P2. Tak, kobalcik jeszcze jeden. No się tutaj nam powoli przetwarza. Ale ciemnica. Chcę jedną rzecz sprawdzić, czy... Nie, tutaj nie mamy żadnego wybuchu. Ale tutaj gdzieś niedaleko był wybuch. Spadła nam kometa. O, proszę. Akurat sobie kobalt pozbieram. Znaczy dolomit. I magnes bym mógł też pozbierać. To jest krzem. Co nam tutaj spadło? Kobalt. Magnes. Ekwipunek pełen. Żelazo. Magnes. Dobra, to dno. To sobie tak zostanie. Mógłbym to tutaj do tych skrzynek ładować, ale chyba nie sądzę, żeby na tym etapie to było aż tak bardzo istotne. Oczywiście, jeżeli to by były jakieś wartościowe rzeczy, jak ten zeolit, który spotkaliśmy, to jak najbardziej. Nie to. P2, to nam też energii 21 zabierze. Potrzebujemy panel słoneczny, P2. Ile prądu. Okej, i teraz bym mógł postawić nam... machinę, ale nie mamy tyle... Tyle... Czego? Kobaltu. Mamy w zapasie 25, tak? No to tu za 21 i na antenę już nie starczy, więc jeszcze raz będzie trzeba zrobić. O! To chyba będziemy już te pręty irydowe robić. Tak mi się wydaje. Podgrzewacze powinienem na te silniejsze. Jeden tytan potrzebujemy. Tak przez chwilę się zwątpiłem, że... Porządu nam zabrakło, ale na szczęście nie. Mamy dostępne 21 prądu. Akurat na ten... Na tą machinę. Wszystko mamy. A i postawmy sobie tutaj. Czy jest pokazane? Ma na pewno większą pojemność. Ale nic więcej. Nie robi. Może szybciej będzie przetwarzał też. Tą P1 będę mógł usunąć, bo po co nam, jak mamy 2. Rzućmy jeszcze jeden. Te wielkie moduły byśmy mogli robić P3. Tylko one znacznie więcej prądu żrą. Ja ledwo co już postawiłem podgrzewacze P2, to już mamy P3 dostępne. I wiertła P3. A gdyby tak wiertła P1 zamienić na P2,
To jest podwójeczka. To jest wiertło P1, to usuwamy. Okay, mamy ekwipunek pełen. Jak to niski poziom? Jeden za mało. Czy już jest kobalt? Jeden tylko, szkoda. To postawimy jedną wiatrową. W sumie tu też potrzebujemy to moment. Bo ten P1 dostarcza 6,5, a tutaj już jest 20. Papaj. Surowiec. Okej. Jedno aluminium by mi się przydało. Ale chyba więcej aluminium... To jest lód. Czyli aluminium by się przydało ogólnie. Ekstrakt rudy też fajne. Tylko byśmy musieli ciśnienie zwiększać. Co nam zwiększa ciśnienie? Wiertła nam zwiększają ciśnienie. Jedno wiertło P2 postawimy, bo ciśnienie musimy zacząć produkować. Ja robię szybko ekspedycję po aluminium, żebyśmy mogli ten odcinek zakończyć z aluminium. A ostatnio chyba to aluminium tutaj gdzieś widziałem. Więc zobaczymy się za moment. Dobra, 3 sztuki aluminium się udało zdobyć. Ale jestem ciekaw, czy ja mogę zrzucić tu boksyt i czy mi go przetworzy. A, przetworzy. Okej, zapomniałem o tym, że tutaj mamy aluminium jeszcze. A wody potrzebujemy. Bakłażanka sobie zjemy. No i co? Myślę, że kolejne przygody to już w kolejnym odcinku. Tylko sobie panel postawimy. Ten bym zlikwidował i zrobił jeszcze jeden, ten duży. Mamy magnes. Okej, mamy znacznie więcej energii. 33 mamy wolnej. Fajnie by było dostawić te wiertełko, 2 żelaza, 1 tytan. Mamy moc przerobową na to, więc to nam będzie produkowało ciśnienie 17 na sekundę. Zależy mi na tym ekstraktorze rudy. Tylko widzę, że to nie będzie szybka akcja do niego. Reaktor jądrowy. Pytanie, ile on będzie żerał nam uranu. Ile go będę musiał znosić. Zaawansowany warter zaraz nam się blokuje. No i zaraz będziemy mieli następny etap. Błękitne niebo. Tu już chwilę poczekamy jeszcze. Okej. Tego błękitnego nieba to na razie nie widzę. Mamy czarne niebo. Ale jest zaawansowany warsztat. 3 aluminium. Magnes i tytan. O, jest. Faktycznie mamy ten niebieskie niebo. Z jednego boksytu sporo tego aluminium wychodzi. Więc się opłaca to zbierać.
zaawansowany warsztat. Jakie to wielkie. Lezak P4, zbiornik tlenu, pręty jadowe, o proszę, silnik rakietowy, plecak odrzutowy. Nie, zauważę, że to już się zbierają. Ja mam tylko 3 sztuki nadstopu. I myślę, że tlen jest najważniejszy. 370. Zwiększyło nam o 90. No to po te uranity będzie trzeba się wybrać. I podgrzewać P3 byśmy byli w stanie zrobić. Tylko bardziej to potrzebujemy prąd. Ale prąd... To już na następny odcinek temat. Bo musimy pomyśleć, co tu jest najważniejsze do tworzenia z tych wszystkich rzeczy dla nas. Poza odcinkiem przejrzę tutaj dokładnie te wszystkie rzeczy, które są tutaj. I wtedy pomyślimy, w co idziemy, w co dalej robimy. Tobie kopuła też była fajna. W sumie tak, zrobiłbym wiertło P3. Usuwając wiertnicę P1, czy tam P2. Tylko jedno żelazo jeszcze sobie wyśniemy. To jest taki ostatni krok na ten odcinek. Bo potrzebujemy te ciśnienie tworzyć, a to jest jedyna możliwość na tworzenie ciśnienia, mi się wydaje. Chmury już 10%? O kurde. Więc jak to ciśnienie będziemy mocniejsze robili, w teorii jestem jeszcze jeden w stanie zrobić. Tylko miałem ze sobą już aluminium. Mam boksy do przetworzenia. Ale to już w następnym odcinku się połowimy. A tymczasem grał z wami Deku, zostać łapkę w górę, dajcie subskrypcję, zostać lajka, komentarz i do następnego razu. Hej, hej!